uroczyście podziękować ochotnikom, jak i Straży Państwowej, Straży Zawodowej, która od pierwszych właściwie minut była nam pomocna, była dyspozycyjna, organizowaliśmy w miarę możliwości technicznych urządzeń, głównie pomp, jak i no w ogóle na ten stan napływu wody wszystko, co było w naszej mocy. Chciałem serdecznie podziękować uroczyście tu wobec Was wszystkich jeszcze raz w tym strażaku. Jeszcze może naszemu gościowi z Państwowej Straży Pożarnej, wicekomendantowi, brygadierowi Krzysztofowi Krygierowi. Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. Powiedział to Platon. Wyście to te słowa przekazali, uczynili, zmaterializowali u nas w naszej gminie. A więc podziękowanie dla Państwowej Straży Pożarnej Bielsku Białej za udział w akcji ratowniczej podczas czerwcowej powodzi na terenie naszej gminy Beskina. Cechuje Was pasja i odwaga. Czynem swoim zaskarbiliście sobie wdzięczność ludzi, którym przyszliście z pomocą. Składam wszystkim strażakom serdeczne podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnieniu swojego obowiązku. Życząc równocześnie wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Serdecznie dziękuję. Proszę przekazać Panu Komendantowi i wszystkim oficerom, którzy tu na bieżąco wiele nocy spędzili i bezpośrednio nadzorowali tą naszą akcję. Serdecznie dziękuję. Jest w tej treści dla pod Grzegorza Owczarza, komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej za udział i koordynację działań podczas czerwcowej akcji powodziowej na terenie gminy Beskina. Ludzka solidarność jest najlepiej widoczna w takich sytuacjach jak wzajemna współpraca w celu ratowania życia ludzkiego i mienia. Serdecznie dziękuję za wykonanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudach zadania chroniących życie i zdrowie ludzkie oraz życzę, by ten trud był zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Proszę Panu Komendantowi podziękować i myślę, że Rada przyczynia się do tego podziękowania. Proszę, dziękuję. I kolejno już naszym jednostkom ochotnikom bez wyjątku, bo najbardziej proszę Panie, najbardziej tutaj zaangażowaną jednostką bezpośrednio oczywiście w Łukaniu, ale wszystkie jednostki zasługują na pełne uznanie, bo i Beskina, i Janowice, i Beskina również w potrzebie w każdej chwili były wzywane do wszelkich działań technicznych, technicznej pomocy. Wiemy wszyscy, że głównie w Kaniowie zlokalizowała się ta potężna ilość wody i mieliśmy problem w tym terenie depresyjnym wyrzucić do Wisły, przepompować do Wisły. No niestety z tego terenu depresyjnego nie było takiej naturalnej możliwości spuszczenia tej wody. A więc wszyscy te tekst mają podobny, przeczytam jeden, a myślę, że wszystkim panom prezesom ten tekst się należy i na tym spotkaniu sobie jeszcze nieformalnie podziękuję. Kolejno w tej chwili dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Beskidzkiej, dziękując za pomoc w ratowaniu życia ludzkiego imienia podczas czerwcowej akcji powodziowej na terenie naszej gminy. Bezinteresownym niesieniem pomocy integrujecie swoją małą ojczyznę, stanowiąc wzór do naśladowania. Wartości, w które jesteście tak bogaci, są nieprzemijające. Życzę wszystkim strażakom wiele satysfakcji spełnienia tej doniosłej społecznej roli. Pomyślności w służbie pożarniczej, działalności społecznej na rzecz lokalnego środowiska oraz w życiu osobistym. Dziękuję Panie Prezesie i proszę swoim strażakom przekazać te życzenia. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu.
prawdę powiedziawszy, może to źle zacznę, ale wolałbym tu nie być, wolałbym tych podziękować nie odbierać. Niestety anomalie pogodowe zdarzają się coraz częściej i one nas także nawiedziły na przełomie czerwca, lipca. Ja chciałem powiedzieć, że jestem zaszczycony, że otrzymałem podziękowania, natomiast to jest nasza praca. To są strażacy. Oni do tego po prostu zostali zatrudnieni. Natomiast chciałbym podziękować w naszym imieniu waszym drugom ochotnikom. To są osoby, które pracują w normalnych pracach, a w tych dniach nawet przez kilka dni uczestniczyły w działaniach powodziowych właśnie na terenie między innymi gminy Testlina. Dziękuję ślicznie ruchu prezesiego, bo tutaj mamy przedstawiciela zarządu powiatowego. Proszę przekazać podziękowania wszystkim ruchom ochotnikom. Nie chciałbym wracać do tych przykrych momentów z czerwca. Powiem tylko tak krótko, że w tym czasie odnotowaliśmy 680 zdarzeń w terenie powiatu i miasta Bielsko-Biała. To jest tyle, co w normalnej pracy, w normalnym roku przez 3-4 miesiące. To się działo przez 2 tygodnie. Także pracy mieliśmy wszyscy dużo. Na pewno nie wszystkich żeśmy usatysfakcjonowali, niestety. Nie mamy tyle sił i środków, aby wszystkim pomóc. Poza tym, no tak jak mówię, to były wyjątkowe anomalie pogodowe, które się nazywają na co dzień. Ogromne słowa podziękowania także wszystkim, którzy cywilom, którzy pomagali, bo to nie tylko my byliśmy na tych pałach. Wielkie słowa podzięki panie wójcie, panie wicewójcie, panie przewodniczący i panie sołtysie, bo my wszyscy na pałach tam żeśmy parę dni spędzili, to nie tylko strażacy, to nie tylko duchowie ochotnicy, także przedstawiciele władz gminy swój czas tam spędzili. Jeśli pozwolicie państwo, nie będziecie mieli nic przeciwko temu, to ja bym się odmeldował, bo ważne sprawy rodzinne. Niestety zmuszają, żebym tylko do Bielska. Dziękuję ślicznie za pamięć. Mogę was tylko zapewnić, że zarówno my, jak i duchowie ochotnicy, prawda, w duchu Wianie, jak tylko będzie potrzeba, staniemy także i służymy swoją pomocą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Również mając się w imieniu nas wszystkich, życzę wam wszystkim zdrowia. Myśmy się jednak mieli okazję spotykać na imprezach okazji świętego Floriana, patrona, na święceniu wozów strażackich. Miejmy nadzieję, że w naszej gminie, a nie właśnie na pałach. Nie to taki właśnie spotkań typowo towarzyskich było jak najmniej. Dziękuję.